Zapraszamy do wysłuchania książki Piotra Stankiewicza zatytułowanej 21 polskich grzechów głównych. Czyta Marcin Popczyński. Trzecia RP wcale nie jest zaprzedaniem i zaprzeczeniem idei polskości, ale jest właśnie jej doskonałą realizacją. Jan Sowa. Dopóki nie ma słowa opisującego problem, jego znaczenie i waga, a nawet samoistnienie mogą zostać niezauważone lub niedocenione. Artur Domosławski. Słowo wstępne. To jest eseistyczno-satyryczna książka o Polsce, w której chciałbym nazwać szereg zjawisk, którym dotąd brakowało nazw. Wszystkie te zjawiska są negatywne, ale cel jest pozytywny. Nazwanie problemów jest krokiem do ich rozwiązania. Moim marzeniem jest, żeby terminy takie jak autorasizm czy widzimisizm weszły do potocznego języka. Wierzę, że wtedy będziemy mogli myśleć o jakiejś poprawie tej naszej Rzeczypospolitej, kiedy będziemy mogli w urzędzie powiedzieć: Panie, toż to kultura dezinformacji, a rodzice będą upominać dzieci słowami: Robisz to tu polewicznie. Ta książka oczywiście nie wzięła się znikąd. Stoi w długim rzędzie książek z podznaku: Co z tą Polską i dlaczego tak źle, ale też się spośród nich, mam nadzieję, wyróżnia. Nie jest to bowiem ani tekst historyczny, ani publicystyczny, ani akademicki. To coś zupełnie innego. Ta książka mówi co, ale nie mówi dlaczego, i nie śmie proponować rozwiązań. Zaznaczę jeszcze, że nie jest konieczne, żeby czytać po kolei Zaczynajcie od tego rozdziału, który wam pasuje, a i tak spotkamy się po drodze. I zgodnie z tradycją ze sztuki życia według stoików nie przedłużam, a po bardziej szczegółowe wyjaśnienia zapraszam na koniec. A teraz przejdźmy do rzeczy. Niedasizm. Polscy sędziowie są mistrzami w tłumaczeniu obywatelom, dlaczego sąd nie może się ich sprawą zająć. Grzegorz Stroczyński cytując profesora T. Koncewicza. Wie pan, czego polski polityk się dowiaduje, jak zostaje premierem albo ministrem? Że nie da się. Ludwik Dorn Niedasizm to postawa, z którą spotykamy się na co dzień, że nie da się. To pogląd, że lepiej jest czegoś nie zrobić niż zrobić. To skłonność do tego, by skupiać się nie na rozwiązaniu problemu, ale na dowodzeniu, że nie da się go rozwiązać. Nie da Niedasizm to zarówno przekonanie, że brak działania jest lepszy niż działanie, jak i wszystkie wyrafinowane teorie, które tworzymy po to, żeby to przekonanie uzasadnić. Bywa, że zbudowanie dowodów, że czegoś nie da się zrobić, kosztuje nas więcej, niż wymagałoby samo zrobienie tej rzeczy. Niedasizm objawia się zarówno w mikro, jak i w makroskali, tak w urzędowym okienku, jak i w polityce centralnej. Niedasizmu doświadczamy na poczcie, kiedy odsyłają nas z kwitkiem, i słyszymy, że nie da się na komputerze napisać znaku et, a więc nie da się załatwić sprawy. Sami stosujemy niedasizm wtedy, kiedy z emfazą wypowiadamy magiczne słowa, tego nie da się zrobić, i milcząco oczekujemy, że to zamknie temat. A w wymiarze ekonomicznym niedasizm objawia się na przykład w dyskusji o podatkach niepłaconych przez największe korporacje. Ten temat zawsze odbija się od tej samej ściany. Jeśli spróbujemy wymusić na największych graczach dorzucenie się do wspólnej puli, to i tak się to nie uda, bo oni przyniosą koszty na klientów, a więc zapłacimy my wszyscy Ja zapłacę, pan zapłaci, pani zapłaci. Albo uciekną z rozliczeniami jeszcze dalej, za granicę. Trach, koniec, nic się nie da zrobić. Kiedy zaś znajdzie się ktoś bardziej zdeterminowany, czytaj, naiwny, kto zrobi następny logiczny ruch i powie, że trzeba uszczelnić system przed optymalizacją na Cyprze, wtedy na ogół pęka pusty śmiech. O, to naiwniak, kpimy, nie wie, na jakim świecie żyje, a przynajmniej w jakim kraju. I nie da się przecież tego zrobić. To jest niewyobrażalne, żeby się dało. Z założenia i z góry wiemy, że Rzeczpospolita Polska nie jest i nie będzie w stanie egzekwować własnego prawa. Twierdzimy, że nie da się tego zrobić, bo nie umiemy sobie wyobrazić, że jest inaczej. Najciekawsze, że w tym wypadku wyznajemy niedazizm wbrew własnym interesom. To przecież właśnie my, szarzy robotnicy, winnicy fiskusa, skorzystalibyśmy na dołożeniu podatków gigakorporacjom. Niestety. Z jakiegoś powodu wychodzimy z założenia, że naszym obowiązkiem jest wierzyć, że nie da się tego zrobić. Niedasizm nam nie służy, ale święcie go bronimy. To przecież nie szefowie Heronimo Martins czy Ele Klerka chodzą do mediów i przekonują, że nie da się zmienić systemu. Gdyby chodzili, byłoby to przynajmniej spójne, bo broniliby własnych interesów. Ale czemu my, zamiast bronić swoich, wolimy nurzać się w niedasizmie? Niedasizm jest oczywiście standardem i orężem postępowania w naszych kochanych urzędach. Aksjomat, że brak działania jest lepszy niż działanie, a status quo lepszy niż zmiana, jest w nich zakorzeniony tyleż głęboko, co powszechnie. Jest on często stosowany jako firewall w kontaktach z petentami. W kręgach społecznikowskich używane jest nawet określenie nie da się na pierwszy e-mail z urzędu, który przychodzi jako odpowiedź w jakiejś sprawie. W tej pierwszej odpowiedzi czytamy często, że tego czy tamtego załatwić nie można, bo nie da się. Pierwszy e-mail jest po prostu niedasiem na odczepnego. Może uda się sprawę odepchnąć, unicestwić, poronić w zarodku, żeby nie trzeba się było nią zajmować. Dla urzędu najwygodniej jest po prostu przyjąć, że na temacie zależy tylko tym obywatelom, którzy się pierwszym nie da się nie zrażą i napiszą ponownie. A jeśli napiszą ponownie, to i tak można w nich uderzyć niedasizmem, na przykład tak. Uprzejmie informuję, że tutejszy urząd uważa zaproponowane przez pana działania za niecelowe, gdyż nie dysponuje środkami finansowymi na ich realizację. Jedno zdanie. A ile mocy? Nie da się. Właśnie. Bo co? Mamy tu fundamentalne pomieszanie porządków, czyli oceny merytorycznej i finansowej. Jakiś pomysł jest może i fajny, ale musimy uznać, że jest niefajny. Więcej, że nie da się i nie ma sensu go realizować, dlatego że nie ma środków. Podłożenie tej idei na lepsze czasy albo przemodelowanie jej budżetu nie mieści się w systemie. Trzeba uciąć raz i na zawsze. Nie, bo nie, nie, bo nie da się. W naturę wszystkich urzędów świata wpisana jest pewna bezwładność, faktyczna bądź samoprzybrana. Ale czemu by jej trochę nie podkręcić, żeby stworzyć podkładkę dla niedasizmu? Weźmy historię ścieżki rowerowej przy Azoty Arenie w Szczecinie. Ścieżki rowerowe można pokryć asfaltem albo polbrukiem, ale lepiej asfaltem, bo polbruk się mniej do tego nadaje gorzej się po nim jeździ, trudniej go odśnieżać, a po kilku latach jest już często nierówny. Okazało się jednak, że ścieżka przyrzeczonej hali ma być właśnie z polbruku. Zareagowało na to stowarzyszenie rowerowe Szczecin, proponując zmianę na asfalt. Miasto odpowiedziało oczywiście, że nie da się. A dlaczego się nie da? Bo się nie da. A konkretnie dlatego, że wymagałoby to zmiany projektu, choć trudno powiedzieć, jakim cudem zamiana kostki na asfalt na kilkuset metrach ścieżki mogłaby znacząco wpłynąć na koszt budowy całej hali za 140 milionów złotych. Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany do projektu jest niemożliwe, bo papiery są raz na zawsze zamknięte i to jest święte. To jest jeden z mocniejszych punktów niedasizmu. A morał z połowy 2016 roku jest taki, że ostatecznie ścieżkę wykonano z polbruku, który już się oczywiście rozłazi. Niedasizm przebiega wszystkie nasze polskie skale. Jest obecny zarówno w naszych wielkich strategiach, a właściwie w ich braku, jak i w rzeczach codziennych i najdrobniejszych. W zwykłych, przyziemnych sprawach potrafimy być zaskakująco zachowawczy i dziwacznie nieelastyczni. Nie chcemy, nie umiemy i boimy się odstąpić od rutyny. Choćby odstępstwo było minimalne, i choćby ten lęk był absurdalny. Przykład? Dwie dziewczyny siedzą w knajpie i chcą zamówić pół porcji humusu i pół porcji babaganuszu. W odpowiedzi słyszą, że się nie da. Dlaczego się nie da? Bo, odpowiada kelner, nie ma odpowiednich talerzy. Cytuję słowo w słowo, proszę nie pytać i nie mieć pretensji. Dobrze, mówią dziewczyny. W takim razie prosimy po prostu na normalny talerz nałożyć trochę humusu i trochę babaganuszu. Co na to, kelner? Muszę zapytać menedżera. Serio? Kellner musi porozmawiać z szefem restauracji w sprawie nałożenia humusu na talerz. Odbył te konsultacje na zapleczu i z jakim werdyktem wraca? Otóż nie da się. Jedyne co może zaproponować to pełny talerz humusu. Albo scena z McDonalda, luty 2016 roku jedno z wschodnich województw. Poproszę małą latte. Jest tylko duża, ale w menu jest, że jest i duża i mała. — Tak, ale jest tylko duża. — Czyli nie mogę dostać małej? — Nie. — Ale dlaczego? — Bo jest tylko duża. — A nie może pan nalać mało kawy do kubka od dużej kawy? — Nie. — Ale dlaczego? — Chce pan tą kawę czy nie? Zwróćmy uwagę, że po pierwsze, wedle standardów polskiej kultury to nie sprzedawca jest tu nieuprzejmy, nieuprzejmy jest klient. Przecież już trzy razy usłyszał, że jest tylko duża kawa, a ciągle domaga się małej. Po drugie to jest więcej niż tylko nieuprzejmość. Mamy tutaj podaną na talerzu esencję niedasizmu. Otóż nie da się połączyć porcji humusu i babaganuszu i nie da się nalać mało kawy do dużego kubka. Nie da się, bo tak się nie robi. A poczucie, że tak się czegoś nie robi, paraliżuje nas jak mało co. Jest to dla nas bariera nie do przejścia, nie do obejścia, nie do przeskoczenia. To jest właśnie szczególnie perwersyjne. My, naród first to fight. Bez walki poddajemy się zwyczajom podawania humusu. Kiedy prezydent Duda powołał Narodową Radę Rozwoju, krążył po internecie dowcip, że ma ona tak niewielką moc sprawczą, że równie dobrze mogłaby się nazywać Narodową Strefą Komfortu. Owszem, dowcip tak suchy, że można się odwodnić. Niemniej merytorycznie bardzo trafny. Polska jest jedną wielką strefą komfortu, z której wszyscy boimy się wyjść. Z punktu widzenia niedasizmu optymizm, przebojowość i wiara w sens zmiany na lepsze są naiwnością. Są zabawką dla młodych, którzy wciąż bawią się w piasku i nie wiedzą jeszcze, że ostateczna i najgłębsza prawda o prawdziwym życiu w Polsce to konieczność pogodzenia się z tym, że się nie da. Optymizm jest iluzją nierozgarniętych, którzy nie zrozumieli jeszcze, że najlepszą zmianą dla Polaka jest wyjazd z Polski. Właśnie, wyjazd! Bo niedasizm nie jest przecież cechą nas jako ludzi, lecz raczej środowiska, które sobie w Polsce wytwarzamy. Stajemy się niedasistami, kiedy jest nas za dużo w jednym miejscu. Ale za granicą nie jesteśmy przecież tacy, więcej. Bywamy za granicą postrzegani jako praktycy dasizmu. Dlaczego? Pragnienie Dasizmu jest naturalną potrzebą człowieka, a my go łakniemy szczególnie, bo w Polsce jesteśmy go pozbawieni. Gdy więc wyrwiemy się do kraju, w którym się da, czujemy się w nim fantastycznie i gorączkowo usiłujemy nadrobić czas spętania w Polsce. I często mamy rewelacyjne rezultaty. Ale czy to obala niedasizm? Nie. To go wręcz potwierdza. Dowodzi, że potrafimy osiągać świetne rzeczy, ale nie umiemy wytworzyć sobie dasistycznej siatki kulturowej. Jeśli ktoś to zrobi za nas, jeśli wskoczymy w nią w Europie Zachodniej, w Stanach czy w Kanadzie, nagle stajemy się pistoletami, którzy umieją przeskoczyć wszystko i wszystkich. Ale stworzyć dasistycznych warunków u siebie nie potrafimy. Można nawet powiedzieć, że ci z nas, którzy odnoszą sukces, odnoszą go wbrew swojej polskości. To wbrew może być różne, przede wszystkim może oznaczać fizyczną emigrację. Na samych Wyspach Brytyjskich mieszka siedmiocyfrowa liczba Polek i Polaków a w ich opowieściach uderza, że ci, którym się w miarę powiodło, uważają, że wyszli na swoje właśnie dlatego, że się od polskości odcięli. Mieszkam siódmy rok w UK. Na wiosnę wezmę overtajmy i odłożę na wyprawę do Peru. Do Polski nie wrócę i o Polsce nie myślę. No, czasem śnią mi się ponowne rozbiory. Oczywiście mało kto zrywa oficjalne więzy z Polską. Raczej nie zrykamy się obywatelstwa, nie depczemy flagi, nie plujemy na godło. Przeciwnie lubimy podtrzymywać więzy symboliczne właśnie dlatego, że są symboliczne i nic nie kosztują. Wyjazd oznacza wolność od kontaktów z polskimi urzędami, wolność od polskiej organizacji pracy i generalnie od całej polskiej kultury bycia ze sobą. I to właśnie poza ekonomią są najczęściej rzeczy, które chwalą sobie emigranci. Stężenie polskości, które zachodzi między Bugiem a Odrą, dławi nas, tłamsi, obciąża. Pełnię naszego potencjału możemy realizować dopiero wtedy, gdy się od Polskości uwolnimy. I nie dzieje się tak tylko za granicą. Również wewnątrz Polski ci, którzy odnoszą największe sukcesy, są często wewnętrznymi emigrantami do krainy dasizmu, a wobec samej Polski są zdystansowani i obojętni. Nie dasizm. Jak i wszelkie inne złodnia dzisiejszego uwielbiamy oczywiście uzasadniać przeszłością. Rozbiory, zabory, dramaty, szlacheckie sejniki, bolszewizm, internacjonalizm, hemoglobina, halucynacja, taka sytuacja. Wszystko jest dla nas usprawiedliwieniem, a nasza historia jest samospełnioną przepowiednią niedasizmu. Patrzymy na nią po niedasistowsku, szukamy w niej przede wszystkim wymówki, używamy jej jako dowodu, że się nie da. Polskie zło ma długie i trudne do ruszenia korzenie historyczne. Problem w tym, że nawet jeśli nauczyliśmy się je dostrzegać, to głównie po to, żeby samych siebie przekonywać, że się tych korzeni nie da ruszyć. Wszyscy jesteśmy byłym chłopstwem, a więc nigdy nie nauczymy się ogłady. Nie dotarło do nas państwo rzymskie, a więc nigdy sobie nie przyswoimy, czym jest szacunek dla prawa. Nie mamy wrodzonej kultury mieszczańskiej, więc nie będziemy mieć nabytej. Wiek XVIII wyglądał tak, jak wyglądał, a więc i w XXI wieku nie ma polityki bez warcholstwa, i tak dalej, i tak dalej. Dowodem na niedasizm jest też nasza potrzeba, by raz na jakiś czas temu niedasizmowi rozpaczliwie zaprzeczyć. Pomyślmy o tych wszystkich akcjach w rodzaju teraz Polska. Pomyślmy o powiedzonku Polak potrafi, które niby ma oznaczać dasizm, ale właśnie. Ten dasizm nie obywa się bez szczypty kombinowania, cwaniactwa i przekrętu. Pomyślmy wreszcie o akcjach w rodzaju Orzeł może z 2013 roku. Gdzie, owszem, inicjatywa jest ciekawa, ale jakoś tak się dziwnie zawsze składa, że dostaje ona nazwę, która brzmi jak jej własna parodia. Termin w środku majówki, który nigdy nie da dobrej frekwencji. A kończy się to wszystko odsłonięciem czekoladowego orła, z którego internet zaczyna się śmiać szybciej, niż ten orzeł zostaje zjedzony. Takie manifesty antyniedasistyczne, których oficjalnym celem jest przełamanie stereotypu Polaka-wiecznego malkontenta, który nijak nie potrafi cieszyć się z sukcesów, mimo najlepszych intencji, wychodzą na ogół w pełni niedasistycznie. Przypis. Historia czekoladowego orła, Morzeła, tak głęboko zapadła w zbiorową wyobraźnię, że stała się niemal przysłowiem. Adam Leszczyński pisał o niej tak: Nad całą akcją unosiła się aura sztuczności i wymuszenia. Internet śledził z niego, orła, z upodobaniem. Pisano o strasznym pochodzie, kiczu. Z satysfakcją poinformowano niedługo później, że z akcji wycofali się sponsorzy, a projekt umarł w atmosferze kłótni o rozliczenia finansowe. Orzeł, jak się okazało, nie mógł, chociaż bardzo chciał. Z kolei prawdziwe, a nie jedynie werbalne próby przełamania niegasizmu stają się w Polsce nie tylko tematem tabu, ale wręcz powodem do ostracyzmu. Dzieje się tak zwłaszcza w sferze ideowej czy politycznej, w której zachodzi prawidłowość, że tym łatwiej danemu poglądowi utrzymać się w mainstreamie, im bardziej jest on zachowawczy. Innymi słowy, bardzo wielu pomysłom i projektom, które chciałyby realnie wyjść poza niedasizm, trudno nawet wstać z kanapy i wyjść z niszy, bo zbyt łatwo bierzemy je za mrzonki radykałów czy bredzenie wariatów. I to jest poniekąd niedasizmu stopień najwyższy. Tak sobie układamy nasz język i nasze debaty, że odfiltrowują one rzeczy twórcze i rozwojowe, a zostawiają niedasistyczne. Brzmi abstrakcyjnie, ale zgaduję, że każdy z cisnących się tu przykładów byłby dla którejś ze stron zbyt kontrowersyjny. Musimy więc zawiesić ten wątek, a konkretną ilustrację każdy niech sobie dorysuje sam. Kultura dezinformacji. Kultura dezinformacji w wersji podstawowej to brak zrozumienia dla wartości i wagi informacji. W wersji szerszej, równie często spotykanej, jest to celowe rozpowszechnianie informacji niepełnych lub po prostu błędnych. Kultura dezinformacji odpowiada za to, że kiedy zobaczymy gdzieś w Polsce dwie strzałki, obie prowadzące do punktu A, ale wskazujące w dwie przeciwne strony, to prędzej pomyślimy, że to my tu czegoś nie rozumiemy, niż że coś zostało błędnie oznaczone. Kultura dezinformacji jest nam wpajana od podstawówki. Któż nie pamięta z lekcji WF-u nauczyciela, który krzyczał Ręce nie pracują, ręce nie pracują, a my wykonywaliśmy ćwiczenie nie wiedząc, czy te ręce pracują, mimo że nie powinny, czy właśnie odwrotnie, nie pracują, a powinny. Całe życie w Polsce jest takim WF-em, na który nie mamy stroju. To jest właśnie punkt wyjścia kultury dezinformacji. Nasz zwyczaj komunikowania się w sposób niejasny. Te niejasności mogą być różne. Zaczynając od takich, w których jest jasne, co jest niejasne. Spróbujmy na początek wykąpać się w Hańczy, najgłębszym jeziorze w Polsce, na plaży w jego północnej części od strony Dzierwan. Można się kąpać, czy nie można? Nie wiadomo. Ale przynajmniej wiadomo, czego nie wiadomo. Ale nie zawsze jest tak prosto. Nie jest tak prosto, na przykład, na stacji benzynowej w powiecie wrzesińskim. Maksymalny okres parkowania 30 minut. Nie dotyczy kierowców samochodów przebywających na terenie stacji. Przykra sprawa. Czy po to dzieci z wrześni walczyły o polską mowę, byśmy teraz sami niszczyli własny język? Ktoś tu stoczył nierówną walkę z polszczyzną, a na polu bitwy poległy komunikatywność, gramatyka i wszelki sens. Co to ma w ogóle znaczyć? Fraza maksymalny okres parkowania. Nie dość, że sama w sobie koszmarna, czemu nie po prostu czas parkowania? To jeszcze sugeruje, że ten napis jest tylko częścią jakiejś większej całości, bo ten maksymalny okres brzmi, jakby był odwołaniem do czegoś, co było wcześniej, a wcześniej przecież nic nie było. Inna interpretacja chciałaby z kolei kropki po trzydzieści minut. Parkować można maksymalnie przez trzydzieści minut. Kropka. To by było jasne. I dalej ograniczenie. Nie dotyczy samochodów przybywających na terenie stacji. Tu już jest dużo gorzej, bo kogo właściwie to dotyczy, a kogo nie. Polski imię słów lubi się łączyć z ostatnim poprzedzającym rzeczownikiem, co tutaj oznaczałoby samochody przebywające. Czy to ma sens? Kącik dla dociekliwych, mętlik dla zaawansowanych. Chwila skupienia i żyłka detektywa pozwalają w końcu skonstruować hipotezę, że chodzi o to, że jeśli się jest na stacji, to można parkować dowolnie długo, a jeśli się zostawiło samochód i gdzieś poszło, to pół godziny. Pozostaje jednak pytanie, czy aby na pewno znak drogowy jest miejscem na tego typu łamigłówki? Przestrzeganie prawa wyzwaniem dla nadambitnych? Plus sto punktów do dumy za zrozumienie komunikatu na Orlenie. Tak to często wygląda. Kiedy już przedrzemy się przez wyzwanie interpretacyjne i coś tam chyba pojmiemy, satysfakcja z sukcesu napawa nas taką dumą, że zwraca nas przeciwko tym, którzy nie zaznali jeszcze łaski zrozumienia. Zyskujemy wyróżnioną pozycję i przestajemy być zainteresowani podważaniem tego, co o tej pozycji stanowi. Bunt przeciwko mętnemu językowi gdzieś znika. Godzimy się z tym, że informacja musi być podawana w sposób zawiły, a ci, którzy jej nie rozumieją, widać są sami sobie winni. Spójrzmy teraz na te oto drzwi na parkingu Parkuj i jedź przy metrze Wilanowska w Warszawie. Zarząd transportu miejskiego w Warszawie przypomina. Że zgodnie z paragrafem 4 ustęp pierwszy regulaminu parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź w mieście stołecznym Warszawie, doba parkingowa na parkingu P+R plus R Metro Wilanowska trwa od godziny 4.30 do godziny 2.30 dnia następnego. W związku z powyższym prosimy o odbiór pojazdów przed godziną 2.30. Zgodnie z cennikiem opłat i kar, będącym załącznikiem do regulaminu parkingów działających w systemie Parku i Jedź w mieście stołecznym Warszawie, użytkownik, który pozostawi pojazd na terenie parkingu poza dobą parkingową, zobowiązany jest do uiszczenia kary umownej w wysokości 100 zł. Parkuj i jedź! Efekt dezinformacji osiągany jest tutaj aż na cztery sposoby. Po pierwsze, całe drzwi obryzgane są mułem słownym, jakby nie można było podać godzin otwarcia parkingu bez przywołania podstawy prawnej. Autor napisu nie odróżnił wyroku sądowego od zwykłych drzwi. Po drugie, kluczowa fraza. Od godziny 4.30 do godziny 2.30 dnia następnego jest sama w sobie niejasna, bo nie wiadomo, czy czas podany jest w systemie 12- czy 24-godzinnym. Słowa dnia następnego, które w intencji autora miały pewnie ujednoznaczniać przekaz, nie tylko niczego nie wyjaśniają, ale wręcz wiele zaciemniają, bo budzą wątpliwości, czy chodzi o dzień astronomiczny czy kalendarzowy. Nie jest jasne, czy druga trzydzieści oznacza w pół do trzeciej po południu czy nad ranem. Po trzecie, jest intuicyjnie oczywiste, że zostalibyśmy wyśmiani, gdybyśmy zwrócili komuś uwagę, że ta informacja jest niejasna. Każdy oficjalny skargobiorca od razu podałby jedną z wyżej wymienionych interpretacji jako oczywistą, odwołując się do argumentu, że przecież wiadomo i sugerując między słowami, że jesteśmy głupi, że w ogóle pytamy. Po czwarte, Uderza kontrast między nowoczesnością formy tych drzwi, a prześśśnością i niekomunikatywnością napisu. Dzielenie włosa na czworo? Być może. Ale spójrzmy jeszcze raz. Czy ten długaśny napis nie jest zbyt okrężną drogą przekazania komunikatu, że parking jest zamknięty między drugą 30 a czwartą w nocy? Informacja nie musi być mętna, żeby była dezinformacją. Czasami wystarczy, że zabraknie kontekstu, nawet jeśli niekoniecznie logicznego, to niezbędnego psychologicznie. Zaparkujmy po raz trzeci i ostatni, tym razem na warszawskim Czerniakowie. Zakaz parkowania tyłem do budynku. Treść jest niby absolutnie jasna. Jednak, czego nie widać na zdjęciu, nic w otoczeniu tego znaku nie sugeruje, dlaczego tak ważne jest, żeby parkować wyłącznie przodem do budynku. Brak choćby słowa wytłumaczenia dla tak arbitralnego zakazu sprawia, że czujemy, że ktoś sobie z nas robi jaja. I choćby z czystej przekory chcemy zaparkować tyłem. Kultura dezinformacji nie zna bowiem wytłumaczeń i uzasadnień. Nie bierze pod uwagę, że emocjonalny koszt czytania tekstów, które nie mówią wprost tego, co chcą przekazać, jest ogromny. Podobnie przy wszystkich remontach i utrudnieniach na drogach. Wykonawca rzadko się fatyguje, żeby wywiesić informacje, co i po co jest robione. Tak jakby wciąż nie rozumiał, że z punktu widzenia psychiki i komfortu użytkownika, informacja o tym, dlaczego coś jest zamknięte albo rozgrzebane, jest absolutnie kluczowa przy odrobinie dobrej woli, to wszystko można jednak złożyć na karb zaniedbań, nieporozumień czy wypadków przy pracy. Istnieje jednak w Polsce kraina, w której kultura dezinformacji jest nie tyle integralną częścią codzienności, co jej podstawą. Jest to kraina, w której człowiek jest stroną i zamiast sprzedawać auto, zbywa je, w której się nie płaci, tylko uiszcza opłatę oraz wnosi, zamiast prosić. Tą krainą jest oczywiście biurokracja i jej niepowtarzalny język. Jeśli w tej chwili sięgniesz czytelniku do najbliższej szuflady i weźmiesz pierwszy z brzegu polski dokument, będzie on najprawdopodobniej świetnym ucieleśnieniem kultury dezinformacji. Pamiętajmy bowiem, że brak zaskarżalności czynności zamieszczenia wykonawcy w wykazie stanowi konsekwencję charakteru tej czynności, która w żaden sposób nie wpływa na sytuację prawną wykonawcy. Z uwagi zatem na fakt, iż czynność ta nie kształtuje praw i obowiązków wykonawcy, nie istnieje potrzeba ustanowienia szczególnej drogi odwoławczej wobec takiej czynności. Z drugiej jednak strony, brak jest uzasadnionych i jurydycznie i celowościowo względów przemawiających za ochroną informacji dotyczących wykonawcy o nienależytym wykonaniu zamówienia publicznego, co w świetle przyjętych zasad zamówień publicznych dyskwalifikuje wykonawcę z dalszego ubiegania się o zamówienie publiczne. A więc szachmat, jesteśmy zdyskwalifikowani. Dialekt, który używany jest w urzędach, jest chyba najtrudniejszym dialektem polszczyzny i ma on swoją nazwę i definicję. Jest to biurokratolica, a więc odmiana języka, której celem jest niekomunikacja czyli maskowanie treści poprzez zagmatwanie przekazu i znużenie odbiorcy. Z drugiej jednak strony nie jest to li tylko znużenie, bo biurokratolice stać na wzloty niemal mistyczne, tak jak w informacji Urzędu Miasta Krakowa dotyczącej opłat za wywóz śmieci. Dokonana przez osobę postronną, podmiot inny niż zobowiązany, wpłata kwoty odpowiadającej kwocie opłaty może być uznana za skuteczną zapłatę opłaty, gdy wpłacający występuje jako osoba, która działając na rachunek zobowiązanego i w jego imieniu, dokonuje zapłaty tej opłaty z jego zasobów pieniężnych. Podmiot wpłacający, zwany posłańcem czy wyręczycielem, wyróżnienie oryginalne, działa w tym przypadku jako podmiot umocowany do zapłaty za zobowiązanego w sensie technicznym. Podmiot ten nie dokonuje wówczas opłaty zapłaty, lecz wpłaty kwoty tytułem opłaty. Zapłata kwoty opłaty ma w tym przypadku wyłącznie wymiar techniczny. Każdego, kto zauważył, w którym miejscu sfałszowałem ten wywód, zmieniając miejscami zapłatę z opłatą, zapraszam na pliw do uścisku dłoni autora i odbiór nagrody. Przepraszam zarazem Miasto Królewskie Kraków za przekłamanie regulaminu i możliwą destabilizację procesu wnoszenia opłaty zapłaty, czy właśnie jej odwrotnie. Takie niuanse mają wymiar raczej rozrywkowy, ale niejasność biurokratolicy może być groźna w skutkach. Jeden mętny akapit i niepokój społeczny gotowy. Tak było z obowiązkowymi ćwiczeniami wojskowymi ogłoszonymi przez nasze państwo wiosną 2015 roku. Oto rozporządzenie Rady Ministrów z 11 lutego 2015 roku, od którego wszystko się zaczęło. Wprowadza się obowiązkowe ćwiczenia wojskowe dla żołnierzy rezerwy i osób przeniesionych do rezerwy nie będących żołnierzami rezerwy w związku z wystąpieniem potrzeb sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie przeszkolenia żołnierzy rezerwy posiadających nadane przydziały mobilizacyjne oraz dla żołnierzy rezerwy i osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy, którym planuje się nadać takie przydziały. Przypis sam termin biurokratolica powstał z połączenia słów biurokracja i cyrylica oraz z aluzji do nazw czcionek komputerowych. Nazwa ta ma oddawać uczucie, którego doznajemy, kiedy słuchamy nieznanego nam języka słowiańskiego. Wyłapujemy niektóre znajomo brzmiące słowa, co daje nam pewne poczucie komfortu, nie zmienia jednak faktu, że nie rozumiemy całości wypowiedzi. Biurokratolica lubi nadużywać zdań wielokrotnie złożonych, terminologii specjalistycznej, szczególnie prawnej, szablonów językowych i skomplikowanych form gramatycznych. Jej zasadniczą funkcją jest nieporozumienie i niekomunikacja, które to funkcje biurokratolica spełnia niezależnie od intencji piszącego. Nieporozumienie polega na komunikowaniu pozornym, a więc na przekazywaniu informacji w sposób celowo nieskuteczny. Celem jest nie wywołanie właściwej reakcji adresata komunikatu, reakcji, która nastąpiłaby, gdyby informacja została przekazana skutecznie. Biuro Kratulice jest instrumentem wykluczenia obywateli o niższych i lub odmiennych kompetencjach komunikacyjnych oraz tych, którym brak czasu na żmudną analizę danego tekstu. Znaczna część społeczeństwa nie wie, jak zareagować na pismo napisane biurokratolicą. Nie rozumie swoich praw albo nie wie, jakie dana decyzja będzie miała konsekwencje, przez to nie potrafi właściwie zareagować albo robi to z opóźnieniem. W tym sensie wiele urzędowych spraw staje się czarną magią, działaniem ponad ludzkiej siły, którego nie można zakwestionować bez tytanicznego wysiłku zmierzenia się z kawkowskim procesem. Z drugiej strony Biurokratolica umożliwia nawet niższemu rangom urzędnikowi sterowanie politykiem, który teoretycznie jest jego zwierzchnikiem. W tym wymiarze stanowi potężne narzędzie sprawowania władzy przez niedecyzję. Władza w takiej sytuacji nie polega na podjęciu określonych decyzji, ale na sprawieniu, że dana sprawa zostanie ukryta, a adekwatne decyzje nie zostaną podjęte. Autorem definicji biurokratolicy jest Michał Zabdyr Jamrus z Instytutu Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kontakt prywatny. Biurokratolica na standardowym poziomie mętności, ale potencjalna ważkość tego tematu dla każdej osoby zdolnej do noszenia broni, kontekst niepewnej sytuacji za wschodnią granicą, a przede wszystkim oczywistość, z jaką już w trzecim słowie razi słowo obowiązkowe, sprawiły, że plotki wymknęły się spod kontroli. Państwo musiało tłumaczyć, że słowo obowiązkowe jest tu uwaga, użyte w znaczeniu tylko dla ochotników. Tak właśnie rzecznik Ministerstwa Obrony Narodowej pułkownik Jacek Sońta wyjaśnił na Twitterze, że obowiązkowe szkolenie to tylko nazwa. Właśnie rozporządzenie daje możliwość odbycia ćwiczeń osobom chętnym. Rzecz jasna, biurokratolica często służy określonym celom bywa że jakaś instytucja posługuje się niezrozumiałym językiem by dodać sobie prestiżu oto fragment listu nadesłanego do gazety wyborczej w ramach akcji polska czyta umowy była taka akcja i chwała za nią przez czytelniczkę która siedzi po drugiej stronie biurka to znaczy pracuje w urzędzie Pismo, które jedno konkretne twierdzenie opakowuje w mniej niż cztery wielokrotnie złożone zdania, z powołaniem co najmniej czterech ustaw, a najlepiej z ich dosłownym cytowaniem, nie wyjdzie poza urząd. Mądrzy jesteśmy i musimy to pokazywać. Trzy gęsto zapisane strony, punkty przekształcone w zdanie wielokrotnie złożone, gęsto ustrzone numerami dzienników ustaw, wstawionymi tu i ówdzie cytatami z przepisów. Powaga urzędu. Zostaje więc utożsamiona z niezrozumiałością pism, które ten urząd tworzy, a klarowność języka staje się redakcyjnym niedociągnięciem. Spektakularnym i powszechnym przejawem kultury dezinformacji są też polskie znaki drogowe, a w szczególności inflacja ich ilości przy jednoczesnej deflacji znaczeń. Brakuje nam świadomości, że sygnały nadużywane zużywają się i tracą na znaczeniu. Jest oczywiste, że znaków drogowych jest w Polsce za dużo. Jest to na tyle wyraziste, że zasługiwałoby, przez analogię z reklamową szyldozą, na miano znakozy. Znakoza sprawia, że znaki drogowe, które w założeniu miały informować i służyć bezpieczeństwu, stały się nie tylko dezinformacją, ale i zagrożeniem. Dochodzi do kuriozalnej sytuacji, w której obowiązkiem kierowcy staje się nie patrzenie na znaki, bo rozpraszają one uwagę. Znakoza sprawia, że bezpieczeństwo na drodze osiągamy raczej pomimo znaków niż dzięki nim. Tym z was, którzy się z tym nie zgadzają, proponuję wjechać do wsi Moszna, powiat Pruszkowski, od strony Domaniewka. Na zaledwie 380 metrach mamy tam kolejno. Znak A24, rowerzyści. A12B, zwężenie jezdni, prawostronne. B25, zakaz wyprzedzania. A30, inne niebezpieczeństwo. Z 3 piesi. B33, ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. E17A, miejscowość moszna. B31, pierwszeństwo dla nadjeżdżających z naprzeciwka. C13, łamane na 16A, koniec ruchu pieszych i rowerów na tej samej drodze. U9A, skrajnia pozioma lewa, U9B, skrajnia pozioma prawa, C13, łamane na 16, ruch pieszych i rowerów na tej samej drodze, A4, niebezpieczne zakręty, pierwszy w lewo, t 3 koniec odcinka, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo, B42, koniec zakazów, D42, obszar zabudowany, C13, łamane na 16A, koniec ruchu pieszych i rowerów na tej samej drodze, C13 droga dla rowerów, B21 zakaz skręcania w lewo, z tabliczką dodatkową nie dotyczy autobusów, D1 droga z pierwszeństwem i D6 przejście dla pieszych. Mamy tu 22 znaki, czyli średnio jeden znak na każde 17 metrów bieżących drogi. A najśmieszniejsze, że zabrakło w tym wszystkim miejsca na jedyny znak, który byłby naprawdę interesujący, a więc na F4, który poinformowałby, że rzeczka, nad którą tam przejeżdżamy, nazywa się utrata. Ogromna ilość znaków drogowych nie znaczy jednak wcale, że kierowca jest dobrze poinformowany. Przeciwnie, stan lekkiej, do umiarkowanej dezinformacji jest na polskiej drodze stanem normalnym i chyba nawet najwięksi patrioci nie odważą się jeździć po Polsce, polegając wyłącznie na znakach. Nawet główne lotnisko w kraju, Warszawskie Okęcie, jest miejscem tak źle oznakowanym, że choćby człowiek co weekend kogoś tam witał, to i tak zawsze się zgubi. Nie jest też rzeczą w Polsce niespotykaną, że znaki zakazu nie obowiązują, a znaki informacyjne informują o nieprawdzie. Nieraz się przecież zdarza, że znak o wyłączeniu pasa z ruchu albo mostu z użycia stoi o wiele dłużej niż powinien i wprowadza w błąd, bo po prostu zapomniano, że trzeba go usunąć. Tak więc kiedy widzimy w Polsce znak drogowy, najpierw musimy się zastanowić, czy on dobrze stoi, potem czy w ogóle obowiązuje, a dopiero na końcu możemy pomyśleć, czy chcemy się do niego zastosować. Kultura dezinformacji panuje też na odcinku ograniczeń prędkości. Rzadko kiedy jest jasne, jak szybko można jechać w danym miejscu polskiej drogi. Wydedukowanie tego jest często wyzwaniem. Musimy jeździć na wyczucie, bo odczytanie ograniczenia prędkości okazuje się albo zbyt trudne, z uwagi na niejednoznaczność znaków, albo zbyt niebezpieczne, z uwagi na ich nadmiar. Co ciekawe, z tą niejasnością zmagają się nie tylko kierowcy. Bywa, że inspektorzy kontrolujący ruch nie mogą się zgodzić z zarządcą drogi. Tak było z estakadą na alei włókniarzy przy dworcu Łódź-Kaliska. Sprawa rozbijała się tam o to, czy rozwidlenie przed wjazdem na estakadę jest, czy nie jest skrzyżowaniem w rozumieniu ustawy. Według wojewódzkiego inspektoratu transportu drogowego jest skrzyżowaniem, a więc znosi ustawione 100 metrów wcześniej ograniczenie do 70 km na godzinę, co znaczy, że na estakadzie obowiązuje standardowe miejskie ograniczenie do 50 km na godzinę. Jednak według łódzkiego zarządu dróg i transportu rozwidlenie nie jest skrzyżowaniem, a więc nic się nie znosi i 70 km na godzinę sprzed estakady obowiązuje również na estakadzie. Innymi słowy, Państwo polskie nie jest w stanie porozumieć się samo ze sobą co do tego, jak szybko można tam jechać. I nie jest to spór akademicki, bo zdarzały się już utraty prawa jazdy za stanięcie, przejechanie po złej stronie zagadki. W kulturze dezinformacji trudno też zrozumieć, że sprawne i uczciwe zakomunikowanie czegoś bywa sednem sprawy, nawet jeśli dana informacja nie jest niezbędna do przeżycia. Nie chcemy wiedzieć, że wyjaśnienie i opowiedzenie problemu bywa ważniejsze niż jego rozwiązanie. Przerzućmy się teraz z transportu drogowego na kolejowy i przypomnijmy sobie rozmowę, którą 20 stycznia 2014 roku odbył w faktach po faktach Kamil Durczok z ówczesną wicepremier i minister infrastruktury Elżbietą Bieńkowską. Czyli sprawy kolei to są Pani sprawy, tak. No i właśnie chciałem Pani zadedykować informację o tym, że pociąg relacji Przemyśl Szczecin miał 410 minut opóźnienia z powodu oblodzenia trakcji. Co pani powie pasażerom? No już na szczęście wysiedli, ale powiem z kolei, bo pasażerom to można tylko powiedzieć jakby Sory, mamy taki klimat, no niestety. Natomiast panu mogę powiedzieć i widzą, że wyjechało dzisiaj na tory cztery tysiące pociągów i dwa utknęły z powodu oblodzenia sieci. Na cztery tysiące? Dwa. Nic nie poradzimy i wszędzie to się zdarza. Jak pamiętamy, efektowna fraza Sory, taki mamy klimat zrobiła wszechpolską karierę. Interpretowano ją jako wyraz niedasizmu, czyli przejaw bezradności państwa w starciu z zimą. Nie da się zrobić tak, żeby polskie pociągi się zimą nie spóźniały. Zaryzykuje jednak twierdzenie, że to nie jest niedasizm, ale właśnie kultura dezinformacji. Tak, wszyscy jesteśmy wściekli na stan naszych kolei. Tak, irytuje nas każda kolejna awaria i za każdym razem mówimy, że to czy tamto mogło się zdarzyć tylko w Polsce. Zwróćmy jednak uwagę, że jeśli prawdziwe są dane podane przez wicepremier Bieńkowską, to problem dotyczył dokładnie pół promila pociągów, które tego dnia jeździły po polskich szynach. Nie jest to wynik, którego przy nagłym ataku zimy wstydziliby się Niemcy czy Amerykanie. Z kontekstu widać, że Bieńkowska nie miała tutaj na myśli, że wszystkie pociągi z konieczności się zimą spóźnią, ale że niemożliwe jest, by nie spóźnił się żaden. Wrzawa wokół tego barwnego, taki mamy klimat, sprawiła, że prawdziwy problem przeszedł niezauważony. Tym problemem jest to, że polska kolej jest niezdolna do rzeczowego poinformowania pasażerów o tym, co i dlaczego się stało, ile potrwa naprawa i kiedy pociąg ruszy. To tu jest pies pogrzebany. To przede wszystkim pasażerom, a nie panu i widzom, należy się informacja o tym, co się dzieje. To właśnie oni powinni się dowiedzieć, dlaczego stoją i kiedy ruszą. Frustracja i wściekłość biorą się nie tylko z tego, że utknęliśmy w śnieżnym polu zamiast mknąć ku naszemu Szczecinowi, ale przede wszystkim z tego, że nikt nam nic nie wytłumaczył. Brak wyjaśnienia awarii doskwiera bardziej niż sama awaria, a nasze nierozumienie tego to jest właśnie kultura dezinformacji. I zwróćmy jeszcze uwagę, że choć taki klimat faktycznie może oblodzić trakcję i zatrzymać pociąg, to żadna pogoda nie tłumaczy obyczaju, który każe kierownikowi pociągu nie podnieść mikrofonu do ust i nie powiedzieć kilku słów do pasażerów. Kultura dezinformacji zahacza tutaj o autorasizm, bo nieinformowanie pasażerów wynika z naszego głębokiego przekonania, że na informacji nie zasługujemy. Polak podróżujący polską koleją nie jest osobą, która ma swoje plany, swoje interesy, która być może czegoś nie wie lub się gdzieś spieszy. Jest raczej pasażero kilometrem, jednostką nie tyle ludzką, co rozliczeniową. Powinniśmy się cieszyć, że pociąg w ogóle jedzie, a informacje o tym, co się dzieje na trasie, o możliwych przesiadkach i z której strony będzie peron, to wszystko nie jest nam potrzebne. Czasem za zbędny luksus uznajemy nawet klarowne oznaczenia nazw przystanków. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie sprawdzał w telefonie, co to za stacja, bo nie dało się tego ustalić, patrząc przez okno. Jesteśmy tak nieprzyzwyczajeni do informacji podanych poważnie i podmiotowo, że nawet gdy je otrzymujemy, to nie umiemy tego zauważyć i ich przyjąć. Czory, mamy mroźny klimat, jeśli uderzy ostra zima, wtedy statystycznie rzecz biorąc, jakieś pociągi na pewno się spóźnią. To jest przecież uczciwy komunikat do dorosłych ludzi. Ale jesteśmy do niego tak nieprzywykli, że odczytujemy go jako niedasizm. Kultura dezinformacji ma swój wyższy poziom, czyli maskowanie nie tyle treści, ile źródła. Innymi słowy, są informacje, których od siebie oczekujemy, ale o których właściwie nie wiemy, kto ich powinien udzielić, a instytucje, które powinny to robić, jakoś nie uważają tego za swój obowiązek. Obieg informacji w Polsce bywa raz błędnym kołem, a raz kwadraturą koła, w którym każdy jest zapędzony w kozi róg. Oto zapis dialogu z urzędnikiem w pocztowym okienku. Wiosna 2012 roku, województwo mazowieckie, miasto gminne, doświadczenie jednak uniwersalne. Dzień dobry, chciałbym wysłać te paczki. Jak to wysłać? No normalnie pocztą, zwykłą przesyłką. Czy ma pan druki nadania? Nie ma, a co to jest? To jak chce pan to wysłać, pytam przecież? Słucham? To ja słucham. Proszę pana, ja przyszedłem na pocztę i liczę, że jakoś zostanę poinformowany, jaka jest procedura wysłania paczki. Dowiedziałem się, ale po mękach. I niestety często tak to wygląda. Polska rzeczywistość ma do nas pretensje o to, że znaleźliśmy się w sytuacji, w której ona sama nas postawiła. Zbyt często godzimy się z tym, że pewne rzeczy po prostu trzeba wiedzieć, tudzież że się wie, a jeśli ktoś nie wie, to tym gorzej dla niego. Chęć dowiedzenia się czegoś okazuje się naszą winą, a pragnienie, by działać w sposób poważny i odpowiedzialny, niedostosowaniem do życia. Umiejętne życie w Polsce wymaga wiedzy tajemnej, wiedzy, której nie uczymy w szkołach i której próżno szukać w książkach czy jakichkolwiek źródłach pisanych. Oceniamy się głównie za rzeczy, których nikt nas nie uczy i które oficjalnie nie tylko nie obowiązują, ale nawet nie istnieją. Za to, że czegoś nie wiemy, dajemy się krytykować temu, kto miał nam tej wiedzy udzielić, a tego nie zrobił. I nie razi nas absurd tej sytuacji.